Hej, biegowe Częstochowo i nie tylko. Jeżeli wiecie, jaki dzisiaj jest dzień, nie chodzi mi o prymaprylis, to jest 1 kwietnia, czyli czas na motywację biegową kwietniową. Dojechaliśmy, słuchajcie, do tego pięknego momentu, kiedy ciuchy już prawie letnie i kiedy tak naprawdę pozostało już tylko założyć butki i to jest w zasadzie całe przygotowanie do najprostszego do uprawiania sportu na świecie. Swoją drogą, zobaczcie, co tu jest. Genialne. Muszę sobie zrobić tego zdjęcie. O, teraz złapię. Dobra, słuchajcie, to jest coś nowego. Nie było tu na górze Ossona znaku ostrzegającego przed UFO. Bardzo mi się on podoba. Wróćmy do tego, słuchajcie. No nie ma co narzekać. No jest pogoda, jest ciepełko. Da się wyjść, da się budki ubrać, pobiegać. Powiem wam z mojej perspektywy trochę. I co ciekawe, nie będę gadał w przód, bo o tym, co tam z tym kwietniem. Chociaż może na końcu trochę zahaczę, ale słuchajcie, z mojej perspektywy bardzo dołujący marzec, bo dalej fizjoterapię, dalej walka o to, żeby no móc po prostu regularnie biegać i móc tak naprawdę nabijać te kilometry. Miałem taki ogromny moment zwątpienia w marcu, kiedy najpierw dopadło mnie, nie wiem, przesilenie, takie przeziębienie związane z tym, siadły mi zatoki. Nawet na grupie biegowa Częstochowa na Strawie szukałem motywacji i pytałem się, czy biegać, czy nie. No i kiedy już się wydawało, że w sumie będę biegał, to okazało się, że miałem styczność z osobą, która miała COVID. I wypadły kolejne dni i zrobiło się prawie 2 tygodnie bez biegania. Więc najlepsze plany przy spokojnej pogodzie tak naprawdę wzięły w łeb. Bo są rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. I jest to duży demotywator, jak gdyby. Jest to duże takie coś w głowie się robi, co powoduje, że ciężej jest te buty założyć, że ciężej jest wyjść. I doskonale to rozumiem, bo przydarza mi się to zawsze. Zawsze wtedy, kiedy potrzebowałbym jeszcze docisnąć. Kiedy potrzebowałbym jeszcze działać. I słuchajcie, obojętnie w którym momencie waszego biegania byście nie byli, to może być trudny moment. To może być właśnie moment, który wymaga dodatkowej motywacji, dodatkowego samozaparcia. I nawet jeżeli sezon będzie się otwierać dopiero teraz, bo nie lubicie biegać zimą, bo coś innego było po drodze, to fajnie jest popatrzeć na innych, którzy działają i poszukać inspiracji właśnie w nich. Sami jesteśmy co najwyżej jedną osobą, która musi zmierzyć się ze swoimi strachami. A w grupie jakoś tak jaśniej, tak raźniej, przepraszam, i łatwiej przede wszystkim. I dedykuję ten kwiecień takiemu odnalezieniu się znowu z biegową rodziną, słuchajcie. Zapraszam do biegowej Częstochowy na Strawie, tam już jest nas ponad 40 osób. Lecą kilometry niesamowicie, ja się sam wstydzę tam cokolwiek ładować w porównaniu do ludzi, którzy po prostu biegają jak maszyny. Ale o to chodzi. Super to działa, widząc, że są ludzie, którzy dzisiaj pobiegli, którzy już dzisiaj pobiegli, albo ja skończyłem, a oni dopiero zaczynali biec. Słuchajcie, kwiecień jest tym momentem, kiedy przynajmniej u mnie będą pierwsze starty. Powiedziałem sobie, że nawet jeżeli nie pozwolą przeprowadzić, to pobiegnę, bo po prostu muszę to zrobić dla samego siebie, dla spokoju ducha, dla udowodnienia sobie, że coś się dzieje z tym moim bieganiem. I oprócz tego, że spróbujcie odnaleźć, i tego wam życzę, biegową rodzinę, wsparcie, oparcie w kimkolwiek, jeżeli chodzi o treningi w kwietniu, to życzę wam również, żeby udało się sprawdzić samego siebie. Czy to tym, że pierwszy raz pobiegnę w tym roku, czy to, że pobiegnę 4 razy w tym roku, co tydzień w kwietniu, czy to, że w święta wielkanocne zrobię jeden bieg, żeby zrzucić trochę tych słodyczy, tych słodkości wszystkich, które wiadomo, czy właśnie tak jak ja, że wystartuję, nawet jeżeli miałbym sam przebiec 96 km,
24 kwietnia, to będę chciał to zrobić. Po prostu, bo lubię biegać. A jeżeli to oglądasz, to zakładam, że też lubisz biegać. I słuchajcie, dzięki za wszystkie łapeczki w górę. Zapraszam do kontaktu, jeżeli macie problem, jak dołączyć do tego klubu na Strawie, jak w ogóle zacząć używać Strawy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanka, to zapraszam, a już teraz życzę Wam zmotywowanego i udanego kwietnia. Lecimy!